Instytuty badawcze nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi nie zawsze prawidłowo funkcjonowały w zakresie działalności naukowo-badawczej. Nadzór ten powinien wynikać z dokumentu określającego politykę nadzorczą wobec instytutów, a był sprawowany na podstawie regulacji zawartych w przepisach prawa oraz przyjętej praktyki. Instytuty często źle zarządzały swoim majątkiem i nieprawidłowo prowadziły gospodarkę finansową. Z kontroli NIK wynika, że dodatni wynik finansowy nie był związany ze statutowymi zadaniami instytutów, to jest prowadzeniem, wdrażaniem i przystosowaniem badań naukowych i prac rozwojowych do praktyki. Zyski pochodziły głównie z pozostałej działalności, w tym głównie finansowej, np. z dywidend i udziału w zyskach. A więc podstawowa działalność instytutów była nierentowna i wymaga podjęcia działań w celu uzyskania efektów finansowych w tym zakresie.